Proszę bardzo. Chodzi mi o śmierć dwóch generałów teraz niedawno. Już pan jakiś komentarz do tego dokumentu? Nie, nic na ten temat nie wiem. Nówek i ten drugi jest... Proszę? Jeden to Nówek, a drugi normalnie to jakiś... Ach, Nówek pan, no nie wiem, z tego co wiem, to zmarł śmiercią naturalną. No tak, ale drugi zdać podobnie samobójstwo. Na myśl. Wyglądało to, że coś się dzieje. Pan Nowek był szefem wywiadu. To jest praca stresująca. W związku z tym, a jest w takim niebezpiecznym dla mężczyzn wieku, był w takim niebezpiecznym dla mężczyzn wieku, że mógł umrzeć na serce po prostu. Także to bym tak najprościej tłumaczył, bo doszukiwanie, no w tym ludzie umierają na ogół. No tak, doświadczenie życiowe co prawda nas poucza, zawsze umiera kto inny. No ale to wszystko jedno, kto inny, nie kto inny, umierają. No ale wie pan, mam na taką teorię właśnie, że ci ludzie w ogóle zajmują jakieś szczególne stanowisko w ogóle, prawda? W naszym państwie w ogóle. I nagle w ogóle pojawia się w ogóle takie dwa zgony, dość można powiedzieć, by dziwne. Tak wyglądało, jakby tam jakiś budok się po prostu pod tym... A to chyba jest możliwe, że pan generał Nowek na przykład dostał ataku serca po otrzymaniu jakiejś wiadomości. Jest tam w takiej powieści gubernator, jest taki fragment, że co się dzieje, jak dostaniesz telefon albo depeszę treści następującej, uciekaj, wszystko wykryte. No to co wtedy robi? Zawracam na autostradzie i jadę do granicy, jak najszybciej, prawda? To jak, jak dostał jeszcze jakąś gorszą wiadomość, no to zawał serca jest. Ja sam miałem zawał, to wiem, że to dużo nie trzeba. A jaką wiadomość pan otrzymał? No, ja nie otrzymałem żadnej takiej wiadomości, ale nie, akurat byłem w Polsce, tylko nie wiem, czy to się złożyło, bo to się stało 1 maja i te komunistyczne święta to nie działają na mnie jakoś korzystnie. Ale nie byłem specjalnie jakoś tym przejęty, bo nie przywiązuję wagę do świąt, które zostały proklamowane po rewolucji francuskiej. Ale zabał się trafił. No zabał się trafił. Nie, to wie pan, no przypadek. Nic, nie, nic na to nie poradzę. Być może, jak powiadam, to jest śmierć naturalna, bo na przykład już nie bardzo mi się chce wierzyć w naturalne samobójstwo pana generała Petelickiego. Ale właśnie ten szef Agatha, to w ogóle jego przyjaciel. No to... On też sobie szedł właśnie w ogóle w sposób taki w ogóle normalny samochód. No to jest możliwe, że... Bo co się stało z generałem Petelickim? Tu warto porównać dwie postacie. Generała Petelickiego i generała Skrzypczaka. Generał Petelicki po katastrofie smoleńskiej nagle się szalenie zradykalizował i przedstawił premierowi Tuskowi list otwarty z takim przesłaniem, że trzeba tutaj radykalnie zmienić stosunki w wojsku i tam przedstawił propozycje personalne, kogo trzeba zdymisjonować, a kogo trzeba awansować. Jak to przeczytałem, to byłem zdumiony, bo takie rzeczy to można mówić tam w cztery oczy w gabinecie, a nie w listach otwartych. No najwyraźniej, a generał Skrzypczak też krytykował sytuację w wojsku, ale takich listów otwartych nie pisał. To czy generał Skrzypczak awansował, a generał Petelicki popełnił samobójstwo. Najwyraźniej, jeśli bym miał już podejrzewać, że to odwiedził go seryjny samobójca, to bym podejrzewał, że przecenił sytuację, że jeszcze stare kiejkuty nie znalazły się w takim przymusowym położeniu, żeby musiały słuchać takich ultimatów. A pan Petelicki to miał raczej opcję w ogóle normalnie proamerykańską? Pan Petelicki, to nie wiem, on był oficerem Służby Bezpieczeństwa i kiedyś w jednym z wywiadów wyznał, takie zdumiewające wyznanie zrobił, że wstąpił do Służby Bezpieczeństwa, żeby spełniać dobre uczynki.
inni to do klasztoru idą, a on to akurat do SB. No niech mu będzie. Był jako oficer Służby Bezpieczeństwa zatrudniony w konsulacie Rzeczypospolitej w Nowym Jorku jako urzędnik do kontaktów z Polonią. No oczywiście Polonia umijała szerokim łukiem ten konsulat, bo wiadomo było, nigdy nie wiadomo było, czym to się skończy, taki kontakt, prawda? Bliskie spotkania trzeciego stopnia. No i on potem, a on potem właśnie, jak już mówiłem, jednostka GROM została utworzona, to on został dowódcą tej jednostki GROM, sprawił sobie taki operetkowy mundur, no i tam w nim paradował. No, każdy tam ma jakiś trochę pewien procent próżności i on akurat taki. No ale mówię, przecenił, najwyraźniej przecenił swoje możliwości. Chciałbym się dowiedzieć w ogóle, czy pan Dubek, w ogóle ten pan od tego Agata w ogóle i pan Petelicki, to oni z jednej parafii w ogóle mieli... Proszę pana, no nie wiem tego, nie, pan przecenia moje tutaj, wie pan, możliwości. Jak ja bym takie rzeczy wiedział, to albo bym już nie żył, albo bym był bardzo bogaty, a nie jest ani tak, więc nie. Rosjanie, to nie dlatego, że z tchórzostwa, tylko po prostu, no, trochę tam przezorności oczywiście nikomu nie zaszkodzi, bo Rosjanie mają takie przysłowie. Chodzi mi o to w ogóle, czy ktoś czyści sobie w ogóle normalnie przed pole w ogóle? Ach, proszę pana, zawsze tak jest. Zawsze tak jest. W polityce zawsze tak jest. W polityce jeden polityk na drugiego patrzy jako na potencjalne zagrożenie. No bo nie mogą wszyscy uzyskać pierwszej nagrody, prawda? Nie mogą wszyscy uzyskać pierwszego miejsca. Jeden uzyskuje pierwsze miejsce, a inni tam niższe. No i jest zawsze przepychanka, kto będzie ten pierwszy. Jeszcze chciałem jedno takie pytanie w ogóle, bo pan ma taką teorię w ogóle, że pan ma jakieś wątpliwości w ogóle, w którą stronę w ogóle nasz rząd pójdzie w ogóle z tą numerą 447. Ja nie mam takich wątpliwości, dlatego że istnieje coś takiego jak cała ta konstrukcja tej ustawy 447 opiera się w ogóle na tym, że ona odnosi się do deklaracji terezińskiej, prawda? To ja nie słyszałem w ogóle, że na przykład deklaracja terezińska jest niewzruszona w ogóle i na przykład rząd może powiedzieć w ogóle, ale Putin nas to obchodzi w ogóle, deklaracja terezińska, wycofujemy się z tego i już cała ta konstrukcja idzie precz w ogóle, mówiąc wprost, prawda? Proszę pana, po pierwsze sprostowanie drobne. Ustawa 447 nie mówi o deklaracji terezińskiej, tylko o o państwach, które uczestniczyły w konferencji mienie ery Holokaustu. No dobra, ale jakby polski rząd powiedział, nie obchodzi nas w ogóle normalnie, wypowiadamy to co by się tak... Znaczy, co wypowiadają? No, znaczy, na przykład... to jest ta deklaracja, no to znaczy coś się do czegoś zobowiązujemy, no to mówimy wprost w ogóle, no to nam się to nie podoba, w ogóle zmieniliśmy zdanie i wycofujemy się z tej deklaracji. No może tak zrobić, a to zaraz panu powiem co wtedy. Kiedy Saddam Hussein powiedział, że odstąpi od dolara amerykańskiego w rozliczeniach eksportu ropy na rzecz jena japońskiego albo euro, to co się stało? Złapali go i powiesili. Wie pan, takich rzeczy się nie wybacza. Jeżeli jakieś państwo ma pozycję hegemona, to myśli pan, że będzie słuchało jakiegoś Morawieckiego, który będzie mu mówił, że on czegoś mu nie zrobi. Kiedyś, jak byłem w Denver, Colorado, rozmawiałem z takim starszym panem, który był inżynierem górnictwa i czynny w branży. No i opowiadał mi, jak ta branża funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych. No, prowadzą interesy na całym świecie i tego. I tak mi opowiada. I w pewnym momencie mówi tak, wie pan, czasami niektóre rządy to nam podskakują. Jak nam za bardzo podskakują, to my je zmieniamy. I to tak będzie. No to nie ma szans w ogóle, no to po co w ogóle zgłaszać, no po co się bawić w ogóle w tą ustawę w ogóle normalnie pańskiej? Już mówiłem. Jeżeli wszystko już zostało w ogóle... Nie wiem, czy wszystko zostało rozegrane. Ustawa 447 jest znacznie obszerniejsza, bogatsza w treść, niż pan premier Morawiecki sobie wyobraża. Bo są dwie możliwości.
albo on udaje durnia, albo co gorsza nie udaje, albo nie udaje. Bo najważniejszy w tej ustawie i najbardziej brzemienny potencjalnie w konsekwencji jest jej artykuł trzeci. On mówi, na co mają być przeznaczone przychody z własności bezdziedzicznej i powiada, że mają być przeznaczone na wspieranie ocalałych Holokaustu, mają być przeznaczone na finansowanie edukacji o Holokauście i na inne cele. Mniejsza już o to, czy to tam, tylko co, jaka konsekwencja płynie z tego artykułu trzeciego? Dwie. Jeżeli przychody z własności bezdziedzicznej mają być przeznaczone na takie cele, to po pierwsze ta własność musi zostać wyodrębniona. No inaczej nie będziemy wiedzieli, jakie przynosi przychody, a musimy to wiedzieć. Więc musi zostać wyodrębniona. To jest pierwsza konsekwencja. Druga konsekwencja taka, że jeżeli zostanie wyodrębniona, no to musi ktoś nią zarządzać, choćby dlatego, żeby przeznaczyć te przychody zgodnie z dyspozycją ustawy 460. No raczej nie będzie to żadne polskie gremium, tylko żydowskie, bo któż inaczej, kto by lepiej tutaj rozdysponuje. I dlatego mówię, że to co opowiada pan premier Morawiecki, w czym mu wtóruje pani Żorżeta, tylko pani Żorżeta to tam ma zadanie, a pan premier Morawiecki, powiadam, albo udaje głupiego, albo nie udaje, no to już nie wiem, co gorsze. No dobrze, ale na przykład Kukiz też zgłosił podobną ustawę i tam posłali tą ustawę na drzewo, prawda? No tak, to tylko ilustruje panikę. No to jaki będzie los pańskiej w ogóle ustawy? Nawet, wie pan, może nawet nie trafić do Sejmu. No właśnie. No, no nic na to nie poradzę, nic na to nie poradzę, ale niezależnie od tego, jaki będzie los tego mojego projektu, to zagrożenie cały czas jest takie samo. No ale nie odnosi pan wrażenia, że wszystko już zostało w ogóle dogadane? Czasami ogarniają mnie takie podejrzenia, ba, nawet mógłbym wskazać dwa momenty, kiedy to mogło nastąpić. Pierwszy moment, kiedy pan prezydent Duda w Konsulacie Rzeczypospolitej w Nowym Jorku spotkał się z przedstawicielami organizacji żydowskich. Prawie dwugodzinna rozmowa. Kancelaria prezydenta nie opublikowała żadnego komunikatu, mimo że bardzo wielu obywateli w trybie informacji publicznej zwracało się do kancelarii prezydenta z zapytaniem, o czym tam się namawiali. No to nie. To, co wiemy o tej rozmowie, to tylko wiemy z wypowiedzi Abrahama Foxmana, szefa Żydowskiej Ligi Antydefamacji, który dla nowojorskiej prasy tam powiedział, że prezydent Duda zobowiązał się do zwalczania antysemityzmu w Polsce i zapowiedział nawet jakieś regulacje. I po drugie, że była poruszona sprawa roszczeń majątkowych. No, tyle wiemy. To jest pierwszy moment, kiedy mogły zapaść jakieś deklaracje, które w jakiś sposób są dla Polski, czy mogą być dla Polski wiążące. Drugi moment to wizyta rządu całego w Izraelu. No to nie wyobrażam sobie, żeby rząd izraelski, który w 2011 roku utworzył zespół HERT, mający na celu wyegzekwowanie żydowskich roszczeń majątkowych w Europie Środkowej, żeby rząd izraelski tej kwestii w rozmowach z rządem polskim nie poruszył. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. I znowu nie było żadnego komunikatu. Tylko, że tam jakaś współpraca wojskowa, jakieś takie dyrdy mały, a tu nic, cisza kompletna. Jak jest taka cisza, to znaczy, że być może jest coś do ukrywania. A cóż może być do ukrywania? No jakieś zobowiązania w tej sprawie. Niezależnie od tego, jaka jest sytuacja, dopóki nie padnie salwa, to próbujmy się bronić. Jak padnie salwa, no to już będziemy martwi i tyle. 9 marca zapisze się w pamięci jako czarny dzień dla Polski, no i czarny dzień dla naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński umyślił sobie jako priorytet polityczny, żeby wytarzać w Smole i w Pierzu Donalda Tuska.
i nadarzyła się okazja wyborów na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, o które ubiegał się Donald Tusk z protekcji oczywiście naszej złotej pani. No i Jarosław Kaczyński postanowił go utrącić, a w każdym razie popsuć mu szyki. I na tydzień przed wyznaczonym dniem wyboru zaczął lansować pana Jacka Sariusza Wolskiego, którego z tej okazji wyrzucono z Platformy Obywatelskiej i okrzyknięto świnią i łajdakiem. Więc na razie udało się wytarzać w smole i w pierzu pana Jacka Sariusza Wolskiego, przynajmniej niektórzy go tarzają, natomiast przywódcy państw, nawet państw Grupy Wyszehradzkiej, postanowili zbojkotować tę operację pana prezesa Kaczyńskiego i nie przyłączyli się do chóru występującego przeciwko wyborowi Donalda Tuska. W wyborach na przewodniczącego Rady Europejskiej obowiązuje większość kwalifikowana, to znaczy przynajmniej 55% państw członkowskich Unii Europejskiej, ale które reprezentują jednocześnie przynajmniej 65% obywateli Unii Europejskiej. W związku z tym nie tylko duże państwa muszą się za czymś opowiedzieć, ale również i część małych państw musi być pozyskana. Polska tylko jedna protestowała przeciwko wyborowi Donalda Tuska. Wszyscy inni się wyłamali. Najwyraźniej to jest taka nauczka, że mogą jednolity front utrzymać państwa Grupy Wyszehradzkiej i Wielka Brytania, ale nie w sprawach prywatnych pana prezesa Kaczyńskiego, tylko w jakichś sprawach, które mają większe znaczenie polityczne. I ta porażka dyplomatyczna dla Polski powinna rzeczywiście jakąś nauczką być na przyszłość, jeżeli już chce się wytarzać Donalda Tuska w smole i w pierzu, to trzeba wcześniej to zacząć i lepiej przygotować, a nie taka polnisze wiersza w improwizacja. Może to takie nie na miejscu, nie zaproszony. Państwo kaczyńscy zaprosili państwa kwasu na spotkanie. Mikrofon. Zaproszeni państwo kwaśniewscy do państwa kaczyńskich. Było to pokazywane. No ona się bardzo wdzięczyła, co mnie, ja po prostu byłam przerażona tym. Nic o tym nie wiem, proszę, czy panowie. Proszę państwa, no rzeczywiście taka rozmowa miała miejsce. Zdaje się nie dzisiaj nawet, tylko dzisiaj to zostało ujawnione, że wcześniej pan prezydent Kaczyński obiecał panu Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, że państwo polskie poprze jego starania o uzyskanie posady sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Więc chyba rzeczywiście taką obietnicę pan prezydent Kaczyński złożył. Czy pan Aleksander Kwaśniewski ma szansę na uzyskanie tej posady, to jest całkiem inna sprawa, nawet z poparciem całego państwa polskiego. Tego nie wiem, jest to mało prawdopodobne. Natomiast jeśli pan Aleksander Kwaśniewski chce zostać wykładowcą jakiejś uczelni amerykańskiej, no to na pewno zostanie. Będzie tam opowiadał różne ciekawe rzeczy na pewno i to wszystko. Myślę, że powiem tak, proszę państwa. Jeśli by pan Kwaśniewski został sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, to może by nie było to takie złe. Po pierwsze, nie byłoby go w Polsce, to już jest jakaś zmiana. A po drugie, być może, że na tym stanowisku mógłby Polsce jakieś oddać przysługi, gdyby go odpowiednio nacisnąć, na przykład przy pomocy zasobu zastrzeżonego. Nie wiem, no każda metoda jest dobra. Ja uważam, że na świecie jest, tu cytuję takiego autora amerykańskiego Roberta Penn Warrena,
autora bardzo dobrej książki o władzy, którą Państwu polecam. To jest powieść, więc czyta się znakomicie. Gubernator Robert Penn Warren. On tam wkłada w usta swojego bohatera takie oto stwierdzenie, z którym ja się zgadzam, że na świecie jest więcej zła niż dobra, w związku z czym, jeśli chce się robić jakieś dobro, to czasami trzeba je robić ze zła. No i na przykład zmuszenie pana Aleksandra Kwaśniewskiego przy pomocy zasobu zastrzeżonego IPN-u do zrobienia czegoś dobrego dla Polski, to jest właśnie przykład robienia czegoś dobrego ze zła, bo szantaż jest zły. W tym zasobie zastrzeżonym są same złe rzeczy, ale można z nich zrobić dobre rzeczy czasami.